Ciao, podpalone. Elo, elo! Gramy sobie z Plagusem w... Jak... Circle Empires! Circle Empires Rivals! O bogowie, jak ja w to dawno nie grałem. Gramy teraz kooperacyjnie. Kooperacyjnie gramy. O, ja tu jestem. Tam, my gramy kooperacyjnie. Tu w dół, na dole jestem, obok ciebie, widzisz? A, obok mnie tak po prostu, siema. No, to tak, i sobie wybrałem... Ja sobie wybrałem jakiegoś takiego czarodzieja. I on, nie mam pojęcia, czym się charakteryzuje, ale tak jak... O! W ogóle nawiedzoną dynię mamy, bo jest Halloween! Ło, ja sobie wziąłem bankiera i mam dwa banki za darmo. Na a ja sobie wziąłem... mogę jakoś zobaczyć, kogo sobie wziąłem i co mi daje? Chyba nie. Chyba, że gdzieś tam... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Bo przyznam się, że jak tak sobie tak pomyślę, to nie mam pojęcia. Dobrze ci poszło. Nie mam pojęcia, co mi dało, co mi daje ten... dobra, pamiętam, robotników. Nie mam pojęcia, co mi daje mój czarodziej. Robotników, barbarzyńców masz? Normalnie? Chyba tak. Ty masz po polsku w ogóle grę? Ja mam po angielsku włączone. A ja mam po polsku, no. Nie, masz normalnych chyba robotników. No, musisz sobie po polsku włączyć grę. No, to ty byś wiedział wszystko, co i jak. Wszystko bym wiedział, tak to nie wiem, nie ma szans. Dokładnie. Ja nie wiem zupełnie. Dobra. No, to prawda. To tak, generalnie tutaj zaraz będą tu potwory 600 ten atakować obok mnie. Zobacz, potwory. Ja w ten. Dobra, gdzie tu ustawić kamerę? No tam jest timer, że oni zaatakują. Tak, oni zaatakują, co nie? Tutaj może. O, tak dam. O. Nieźle. O, tak będzie dobrze. Tu będzie dobrze kamerka, bo się zastanawiam, gdzie kamerkę. Ja to dałem tak o gdziekolwiek. Nic nie zasłania. Pozyskiwanie drewna. Dawno w to nie grałem, Plaga, więc wiesz, ja tutaj się skupiam się, człowiek się skupia. Jak tam ci idzie budowanko? Na chillku. Totalnie już mam armię gotową, mogę cię osłaniać. Ja sobie ten, to poczekaj, to wiesz co, bo ja tutaj też sobie biorę armię, tylko że no u mnie to pomalutku. I tak jak mówię, wziąłem sobie, o jakiś wściekły głaz mogę stworzyć postać, a masz takie coś jak wściekły głaz? Albo banity, tylko że to jest bardzo droga postać. Ale ogólnie takie postacie, na jak mogę tu tworzyć, no. Ja to dużo jeźdźców sobie zrobiłem, żeby mieć szybką armię taką, wiesz. Kumam. Jakbym latał. O. Dobra, no ja tutaj ten, no mi to na razie bardzo powoli, tutaj no sobie armię też sobie zrobiłem, ale powiedziałbym raczej lamusów, a wiem co ja zaczynam na start, z czarodziejami dwoma zaczynam, no to dobrze. To jak mam dwóch czarodziejów, to Plaga, to chyba będziesz musiał mi pomóc, bo ja coś czuję, że jak tak tutaj do mnie przyjdą, to ja dostanę w pierdziel, no. Ej, masz duże siły, 580. Ale pomogę ci. Ale nie mam 20 milionów siły, a wiesz, że bez 20 milionów siły nie dam rady. Ciężki temat może być, to prawda. No, bardzo wolno tu mi się moja ekipa rozwija. No ja tak sobie mówię, kurde, bank bym się sobie postawił, bo ty masz banki, ty jesteś milioner. No, a mnie nie stać na banki, ale głupio. No ja to tutaj trochę mi brakuje już drewna, wiesz, wyciąłem prawie wszystko. Gdzie jest dużo drewna? No wiem, właśnie mówię moim graczom, zbierajcie drewno, bo ja muszę banki postawić. No dawaj, yes, mogę bank postawić, oh yeah. Dobra, uwaga, zaraz mnie zaatakują, Plaga, ogólnie, a tak patrzą, wiesz? Jeszcze spokojnie, półtorej minutki, obserwuję sytuację. Dobra. Jak trzeba, to tam schodzę do ciebie. No, będziesz musiał, bo tutaj... No ja coś czuję, że jak oni tu przyjdą, no to ja dostanę tak porządnie, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie, będzie wszystko okejkowo. No dobra, ja jestem gotowy z moimi 160 siłami. Jeszcze zrobię sobie jakiegoś tego, o tego sobie może zrobię. Co to jest? A to jest w ogóle... w ogóle, bo to są takie te dyniowe, te dynie halloweenowe są lepszymi dyniami po prostu. Prawda. Dobra, no ja sobie tutaj zrobiłem jakąś mini armię. 240 siły, no dobra, zobaczymy, może się uda. Damy radę na chillku. Ja healera sobie dorzuciłem jeszcze do zestawu. No dobra, jestem gotowy na obogowie, walka! No, jeszcze minutkę mamy. Przez tą minutkę jeszcze drugiego healera ogarnę. Dobra. To będzie musiał mi pomóc, panie Plax, bo coś czuję, że tu będzie ogrubaśnie będzie, no. No, na luzie. Normalnie ile? Tam robię 340 bitkę. Ten, dobra. To ja se też tu jeszcze porobię. Tą ganku. Jest git. Dobra. Ja tam, no zaraz też tam wlecę. No, o bogowie, walka będzie. Będzie walka jak się ma. Popa. No, o bogowie! Ale adrenalina, panie Plax. Ale adrenalina. To co, wlatujemy tam? My możemy wlecieć pierwsi jak chcesz, ale możemy też poczekać. No dobra, no i namówiłeś. To poczekamy.
Zawsze więcej zdrówka będziemy mieli do spożytkowania. To poczekamy. Przydałyby się te leczące. Kurczę, one są mega drogie. To się zatrzymują na murze. Tak, masz rację. Naprawdę dobrze. Jesteś mega to przechmieniłeś, panie Plax. Dobra. Dokładnie. Teraz tak jeszcze zrobiłem. O, tu ja sobie tą wieżę zrobię. O kurwa, atakują! Atak! Walczcie, moi wojownicy, walczcie! Bardzo łatwo poszło, wiesz. Możemy nawet pójść do góry od razu, przejąć całą resztę. Panie Plax, no poszło, ja dobra. Ja nic nie straciłem, wbiłem setkę umiejętności. Atak! Jogo! Atakujemy! Walczcie, moi żołnierze, walczcie! No, walczcie! Dobrze! Tam jakiś pająk na dole jest, ale oprócz tego gitara. Dobra, dobrze wyszło, dobrze wyszło. Tak, profesjonal, no. Pięknie, naprawdę, cacy. No, profesjonalnie, panie Plax. No, nie ma tu tamto. Profesjonalnie. O, wezmę sobie druida. Będzie mi leczył ładnie. No. O, shieldcastera. Jest naprawdę w porządku, wiesz? To prawda, mega profesjonalnie. Dobra, muszę trochę więcej tych pieniędzy zacząć inwestować. No bo bieda straszna. W ogóle zobacz, w ogóle jakoś dziwnie to się zrobi. A co daje, targowisko co daje, że jak jeździsz z jednego do drugiego? Jeżdżą do siebie i zarabiają hajsik. O, to też fajnie te targowiska zrobić w takim razie. Taka spoko chillerka. Tak. Fajnie. A to trzeba, ej, patrz na to, jakiego wściekłego gaza zrobiłem. Widzisz, tam taki jest, widzisz, taka kulka się toczy, widzisz to? Nad prawy górny róg. To kulka się toczy, zobacz. O jest, no. Głaz wściekły. No, wściekły głazer. Skubany. Taki jest. No. Dobra, ja tu zrobię jeszcze ten. Tamto. Naprawdę skubaniec jest. Ja nie wiem, dobry. Gdzie jest mój team. Chyba, wiesz co, wszystkie moje drużyna, cała moja drużyna nie żyje. Chyba. Nie, w pierwszej wiosce masz wszystkich. A, oni tam poszli, dobra. No. Aż ich masz, atakują cię? O kurwa, atakują mnie tu, ale atakują numer. Atakują cię, biegnę. No. Biegnę do bandytów. Spokojna głowa. My gwiazd tutaj. Dobra, zaraz ich tutaj zrobimy, taki, że tralalala. Co nie? Normalnie. Giną. Tak, o. Nie, załatwieni, bez szans, totalnie. Proszę pań, no, jak my tutaj... Nie, no, totalna dominacja, panie Plaxon, no. Tak. My jeszcze mam gazową, jeszcze mam tego wściekłego gaza, dlatego taki potężny jestem, co nie? Tak, ten wściekły głaz, jak widać, no, jest naprawdę wściekły mocny. Wściekły głazen. Oho, tu się dzieje, dobra, idę wykorzystać sytuację, bo się biją. Pozyskiwanie złota. Dobra, no i fajnie. Fajnie, panie Plaksik. Trzeba przyznać, że elegancja, no, pensja. Naprawdę elegancko nam tu idzie. To prawda. No, na razie to taka dominacja totalna, z tego co totalna. Widzę. A wiem, ja muszę tych więcej dorobić. Ja wiem, w czym jest problem, bo ja w ogóle nie mam tego jedzenia, tych dyń, co nie? Zwykłych. Mhm. Gdzie tu się buduje mury? O, są. Co tak, zbuduj, bo tam, patrz, 1,7 siły są na górze. No, 1,7 siły to naprawdę potężni są. Są naprawdę mocni. Trzeba się martwić nimi. Jak na moje. Jakieś chaty pobudowali? Kto te chaty foresterów? A to twoje jest. Bo bym na zmianę sobie kupił. Co? No, jakoś tak dziwnie. My na przemian sobie kupiliśmy, ja tobie, a ty... wszystko już jest jasne. No jakoś tak, jakoś tak namieszane to jest. Ale ogólnie chyba pod kontrolą. Tak, pod kontrolą w pełni. Luzie. No, ja tutaj pomału, o, ten hajsik się wszystko zbiera pomału. Co, to oni szans nie mają w ogóle? Nie, no jest, nie mają totalnie żadnych szans, panie. Nic. Taka jest dominacja. Nic. Tak. Taka jest dominacja, że no nie mają w ogóle jak to ogarnąć tematu. Nope. Nic z tego. Dobra, ja tutaj na razie sobie chill. Ile mam siły? No mało siły mam co prawda. No. Ale
się nie przejmuję. Coś się dzieje. O kurwa, na mnie? U ciebie jakiś atak? O nie, nie, nie. Chcesz tak, radę? na dole, nie wiem. Zobaczymy, zaraz. Ja radę, oni mają 480 siły tam u siebie w wiosce. Niby tak, ale wiesz jak jest. Na chillu, robisz to. Dobra, ja tworzę sta różnych wojowników. Dobra, chyba dałem radę, co nie? W sensie tak, no udało się chyba, no fajnie, no fajnie. Trochę drewna brakowało, ale już będzie git. Dobra, ja sobie tu leczniczą tą zrobię, niech się wszyscy poleczą. No muszę tutaj też trochę zainwestować w ich, dobrze, wiesz, w te jakieś rzeczy, bo ja w ogóle nie inwestowałem w te ulepszenia, teraz tak patrzam, a tu dużo fajnych ulepszeń jest. To lipa. Zysków, z, o, jakieś zyski z banków, co nie? Tak, ulepszenia są spoczko. Fajnie, wiesz, fajnie sobie poulepszać tutaj, bo... Wiesz, wszystko fajnie, ale no biznes się nie zgadza ogólnie, co nie? Tak, trzeba rozkręcić. No, jakieś banki też porobić, bo to ma naprawdę potężne stworzenia, ale tak jak mówię, no, o, są strasznie, strasznie drogie te jedzenie, te potężne stworzenia. Po prostu, ja mam na przykład te gazowe kulki właśnie, a na przykład mam jakiegoś banitera potworów, co nie? Zaraz ci pokażę, jaki to banitera jest. Banitera potworów. To się nazywa. No. Brzmi w ogóle. A jak tobie idzie, panie Plak? Ojej, jak ty tam daleko wrąbałeś, no. No nie, co, nie, jestem tu obok. Jedną wiochę sobie tylko przejąłem i czekam na atak, bo mnie gobliny zaraz zaatakują, wiesz? Ale myślę, że będzie git. Generalnie, dobra, że będzie spoko. O, patrz, teraz tworzę banitera potworów. Widzisz tego dinozaura koło ciebie, po lewej? Patrz, jaki dinozaur tu biega. Uuu, jakie bytle wielkie. No, to jest właśnie banitera potworów. Słyszałem, o nim legendy opowiadają. No, jest mega potężny. Ten banitera potworów. Potężnie. No bo jest potężny. Dinozaur taki dopiero. Dobra, ja też tu atakuję bandytów. Myk. Niech wiedzą, że nie ma żartów. Nie ma żartów generalnie. No, mnie wpiły te gościa, ale tak zdziwili się chyba. Nie, u mnie to taki rozpiździeć, ten baniter potworów taki rozpiździeć zrobił, że... No nie było o czym gadać nawet, co nie? Tora. Totalna dominacja. Zrobione. Totalna dominacja. Dobra. Jest git. O, atakują mnie, a to... No, musisz tam uważać. Musisz tam bardzo uważać, bo pogodnie. Widzisz. Jeden niewłaściwy ruch i może to się skończyć tragedią. Może, to prawda. Więc bądź ostrożny, panie Plax. No, ja tutaj się pomału też rozwijam. No, też jakby stworzyłem armię tego banitera potworów, jak stworzyłem, o bogowie, jaki on jest potężny, mówię ci. Wygląda mega potężny. No, jest potężny, takie bydle. Nie jest go łatwo oczywiście stworzyć, ale wiesz, jak już go zrobisz, i jeszcze tak, wściekły gaz jak zrobię, to też jest super, wiesz? Wściekły gaz. Tak się nazywa. To brzmi w ogóle. O nie, syreny będą mnie atakować. Jak się mury? A dobra, zaraz to odkryję. A wiem, tak się mury. Dobra, ja robię mury. I te mury, jakie one są drogie, ale ulepszę je, bo zaraz tu będą mnie atakować też. Ja tu muszę się przygotować na taką ewentualność atakowania. Tak, mogą cię zaatakować. No, mnie za półtorej minuty wpada jakiś. No właśnie, u mnie też, dlatego tu ziomek. Się zabezpieczam, robię sobie różne wieże takie różne. Trzeba. Nie ma to tamto. Oj, nie ma. A właśnie, a jak to? A trzeba, żeby w ogóle karawanę chyba trzeba zrobić, jeśli ma się buduje już ten targ, co nie? O! Wiedziałem, że... Karawan. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że bez karawany tak oni mają jeździć i zarabiać. No trochę lipa. Bez kitu. Totalnie. Siema, karawana. Siema. No, jest to dobry pomysł, powiem ci. Rzeczywiście fajnie tutaj to wymyśliłeś sobie, no bo ja też nie miałem karawany żadnej. No, fajnie to przekminiłem z tymi karawanami, co nie? Tak. One losowo jeżdżą od punktu do punktu, czy jak to działa? Chyba tak, bo one sobie jeżdżą gdzie tamten mają blisko. Ciekawe w sumie. I jest fajnie. I hajsik się kręci cały czas. No, ja na pieniądze nie mogę narzekać, jest tego trochę. Ale potrzebuję więcej resursów, drewna mi troszkę brakuje, no. Troszeńkę. Damy radę. To bym sobie ulepszył, pyk. O, fajnie. A jak właśnie, jak się robi te na przykład takie wodne, o. To tam jakoś specjalnie się łowi ryby, czy to jakoś automatycznie jest? Nie, tam są po prostu rybki, chodzą ludki i łowią.
A, czyli jak robotników karty. Zrobię, to oni normalnie będą zbierać te. Tak, normalnie będą zbierać. Dobra, okej. Okay. Atakują mnie, dobra. Odbijam sobie atak. Na spokojnie. No, ja już tutaj, no nawet mam trochę siły, ale rekinów, to bym się bał zaatakować. Armię rekinów. Nie dziwię się wcale, też bym się bał. Co nie? Taka armia rekinów. To mogłoby być całkiem potężna. Kurde, oni jakieś popierdzielone. Wowiła. No go, dobra. Dobrze. Rozwaliłem wroga. Jest sens. Dobra, ja właśnie mam niby 4000 siły, ale tutaj wróg ma 2000. No i tak trochę się peniam. No nie dziwię się wcale, no. Co dwa nie? Koła to już jest całkiem sporo. Całkiem, prawda. Całkiem sporo. Trochę no, stresika prawda. Czuję. Takiego nawet dużego. Zastanawiam się, jak to rozegrać. Dobra. Jakoś to będzie. Dobra, trochę więcej karawan też sobie porobię. No zrobię może jakiś rycerzy. O, łuczników. Tych wojowników. Najgorzej, że tych baniterów potworów nie mogę robić, bo są strasznie drodzy. Burka. Dobra, robię wjazd tutaj. Dobra, na jeszcze się powstrzymuję. Rekiny mnie zaraz zaatakują. Niedobrze. Słyszałeś o legendarnych rekinach? No rekiny hardkorowe, jak one cię zaatakują, jak one z wody nie mogą wyjść? No. To, nie przemyśleli tego do końca. No właśnie, te chyba wyjdą. Chyba. Bo słyszałem, że to rekiny półlądowe też. Więc może być naprawdę rozumiem. Grubo, właśnie czekam na ich atak, co nie? No, może być całkiem hardkorowo. Dobra, trochę więcej baniterów potworów zrobię sobie. No, baniter potworów i moje jest potężny, mówię ci. Baniter potworów, legendarny. O, chata rybacka, to trzeba zrobić. Atakują cię. No, atakują mnie, ale dobra, pod kontrolą chyba wszystko, wiesz? Pod kontrolą, tak mi się wydaje, bo... O, bo gazowe kulki jeszcze zrobiłem. Mhm. Chyba damy radę, mam nadzieję. Jeszcze radę na luzie. Dobra, przeżyliśmy. Udało się pokonać. Dobrze. No i nawet... Tacy. Moje te... Chata rybackie w ogóle jest fajnie zrobić też, a propos różnych rzeczy, bo... Mhm. No bo chata rybacka to ci też tam jakieś ryby da. Wiesz? No to nie trzeba mieć wodnej wioski, czy... Chata tworzy obieg ryba. No tak, w sumie nie wiem jak to z tymi rybami jest, kurde. Tak, on tworzy ryby po prostu, tak, jest chata leśnicza, co robi te drzewa. Dobra. Siu. No dobra, teraz już mogę powiedzieć czystym sumieniem, że jestem całkiem potężny. No, to prawda. To prawda, jest siła i moc. No, już idę teraz... zapolować na jakieś potworki. Muszę przyznać, że trochę dominacja, panie Plakson, wiesz? Tak, robimy tą mapę. Robimy to! Bogo, ale my to robimy elegancko. Kość! Znalazłem jakichś typów, co mają 12 tysięcy siły. Co to dla ciebie, panie Plaga? Chyba nic. Nie wiem. Tak mi się wydaje, co nie? Dużo. Oho, jakiś atak się zaczął. Tych leczniczych sobie też porobię troszkę. No, coś tam się... Ktoś tam się o coś bije, zauważyłem. No, gdzieś tam się wydarzyło. Gdzieś tam się takie ten... U mnie? Gdzie? Tak, ale ty już odbiłeś to na A, nie? Odbiłem. Dobra, przestraszyłem się, co walczyłeś że teraz. Coś za moją wiedzą, za moją protekcją się dzieje. A, to bym się rozjuszył. Jest chillera, jest w porządku. No, nie ma nic za moją tą protekcją. Dobra. Ale mam tych gazowych kulek. Dużo. Dobrze. To też. Ja zaczynam z drewnem nadrabiać trochę, bo była lipa, ale jest już git. W miarę. To za ziomki, o, czerwonego 000. Smoka też mogę zrobić. One też są fajne. No, są wypas. Czerwone smoki, no to też jest fajnie. Taki czerwony smok. Nie powiem. Pomógłby mi to na pewno mocno. Czerwony smog jest fajny, bo on podpala po prostu. Wszystko po drodze i elo. Jelo melo, co nie? A. No walnę sobie krakena, co mi tam. Krakena?
Krakeny pilnują wiochy wodnej. No nieźle. Tak to właśnie zrobiłem. No nieźle to przekminiłeś. No ja tutaj też mam dużo wodnych wiosek, ale no na krakena mnie trochę nie stać jeszcze. Drogi jest bardzo. No. Krakenix, powiem ci. Ale może, o, już mnie stać. Załatwiłem to. Już. Załatwione. Załatwione. Jeszcze kulkę gazową zrobię i lecimy na wojownicze syreny, czy co to tam jest. I gdzie jest atak? O, no, ja atakuję. Mam tutaj wojownicze, no, jakieś wojownicze syreny. No, ale robię ich jak chcę, wiesz? No, u mnie zaraz będzie atak. Ale to sobie przygotuję tam wszystko i będzie gituwa. Będzie turbocacja. No, elegancko zrobiłem tutaj. No, ekspansja, powiem ci, na pełnej, panie Plaksik. Tak trzeba żyć właśnie, no. Jak tak trzeba król, żyć. Dokładnie. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. No mówię ci, jak królowie coś tutaj rozwalamy ten system, no. Dobra, barbarzyńcy, 26 tysięcy, musisz przyjść mi z pomocą. Ej, 27 tysięcy u mnie, no. Ale mnie zaatakują za 8 mnie, sekund. A mnie za 10. O nie! No właśnie, ale to lipa. Teraz zauważyłem, teraz też mnie zaatakują taka potężne. Dobra, ja sobie robię jakieś obronne mury. Gdzie są, ale nie mnie, zaatakowali sąsiadów. Szybko, gdzie są mury, a mnie zaatakowali... A nie, u mnie też sąsiadów zaatakowali, lol. Nie, to dobra, luźno. To luźno. Ja tu pochilluję. Pochilluję sobie bombę. Nic się nie dzieje złego. Później sobie ich rozwalę, jak się trochę powybijają. No spokojnie. Będzie dobrze, Bladi, będzie dobrze. No ja właśnie też taki trochę zrobiłem zasadzkę, co nie? Myk, dobitka. Fajnie. No, ale powiem ci, że jest grubaśnie. No, ja sobie przejąłem jedną wioskę. 37 tysięcy mają. Uff. O, wygląda to grubo, Vladi. No, u mnie też jest gruba walka, wiesz? U mnie też jest naprawdę grubo. Jest, no. Jest, są silni. Daje z siebie, no, dużo procent, ale no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. 24 tysiące tam mają, gościu. Nie wiem, jak ty dasz radę, biegnę tam. Biegnę! No nie, mam po drodze atak też minutkowy. Ajajaj. Ta minuta atak. Niedobrze. Come on guys, come on. No, u mnie jest naprawdę grubo, ale no, dajemy radę, jakoś. Dobrze. Ja tak? Tutaj. Ja sobie pilnuję, zobaczymy, gdzie oni pójdą. Idźcie, ziomki, idźcie. Git. Za 16 sekund atak. U ciebie się ciągnie ten atak, ale masz... Tak, u mnie się walczy, u mnie walczy, walczą. No nie jest ten, nie jest łatwo, że tak powiem. Ale no, i się ciągnie, przedłuża się, wiesz? Bardzo, bardzo długo jest. Idą. A, nie na mnie, poszli na ciebie. Że atak wioski to, jeden. No nie dam rady, bo ja tu walczę z jednym atakiem już. Mogę ci, jak mogę. Ale będzie ciężko. Będzie ciężko, Blady. Dobra. Uff. Ale wpierdziel. Ojojoj. Ajajaj. Dawać go tam. Dobra, ja tutaj wygrałem i zaraz... Bardzo długo też walczyłem, ale chyba się udało. Twoja wioska zaraz dostanie pierdziel trochę, wiesz? Która moja wioska? Tu na górze. W połowie mniej więcej. Już wychodzą od ciebie, idą do mnie. O kurde. No weź ci tam mocno. No to tam jeszcze wyżej ci weszli. Tak, nie? Tak, widzę właśnie. No to już jakby nadrabiam. Trochę mi zorali tą armię. To trochę powiem ci, że nie ogarnąłem, wiesz? Że tutaj takie akcje. Akcje, no, celebracje. Gdzie wpadła taka mega potężna armia tam. No dobra, to już tutaj wyjaśnię ją chyba. Oni to całkiem przejęli w ogóle. Tak, przejęli właśnie. No. Ich. No i poszli ci dalej w ogóle, w głąb jeszcze. A, w lewo. A, już zabili ich, dobra.
No i cacy. Dobra, udało się, ale grubo. Grubaście, załatwieni, tak powiem. Gościu. Załatwieni, ale... No, zadymka była. No, zadym... Taka zadymka fiu-fiu. Porządna była, to prawda. No, ale dobra, chyba sprawa zamknięta. Da, jest git. Jest cacy, dobrze, dobrze. Idźcie tu znowu. Wy idźcie tu. I będzie git. Dobra, zaczynam zbierać żarcie. W potężnych ilościach. Będzie fajnie. Dobra, ja też zbieram żarło. No dobra, no to co? O, tu będą mnie... O, 30 tysięcy? Co? Kurwa, co to ma być? Nieźle. Jacy oni są tu momentami silni? Nie no, muszę swoją armię jeszcze polepszyć, bo to tak nie może być. No. To ulepszenia dają radę. Ale na szczęście nie zaatakowali nas, tylko tu obok, to nie poczekam jak się trochę wykończą. I wtedy zaatakuję. No, ja najbardziej tutaj tych właśnie... baniterów potworów tworzę. Ja się w nich specjalizuję. Trochę, powiem ci. Pojawiła się armia, która ma 38 tysięcy. Uuu, no to tacy się wydają nawet potężni, panie Pla. Nawet całkiem potężni, to prawda. Nawet całkiem potężni. Dobra, ale mówię, baniterzy potworów. Słyszałeś o nich legendy? Banitery potworów, to są mega. Tak, banitery potworów. Legendarna drużyna baniterów potworów. Oj, ale mnie palą tutaj. Dobra, nie lubię. 38 tysięcy mam. Do wody szybko. Siły blisko. Niby, ale nadal są silni. Dobra, jolo trochę. No dobrze, kolejny atak. A u ciebie, dobra. Tak, tak, ja tutaj. Ja tutaj, że tak powiem, biorę udział w walkach. No, skomplikowany atak się zrobił, kurczę. Dużo się dzieje. Bardzo dużo. Szczęście jestem, no, trochę potężny, więc w miarę idzie, powiem ci. W miarę. Dobrze, dobrze. Tak trzeba żyć właśnie, no. Wejdźcie zbierać tu. Dobrze. Tu kolejna armia, 33, 38, 33, 13. O, jest nieźle. Dobra, już powiem ci, że mam taką armię, że obogowie oni... No nie podskoczą mi chyba, tak mi się wydaje, wiesz? Już mi nie podskoczą. No zbyt potężny się stałem. Panie Plank, zbyt potężny. Tyle mam do powiedzenia. Dobrze, ora ich tam. Robię musimy całą mapę rozwalić. Tak, robię im i robię ich jak chcę. Co? Dobrze, no to dobrze. My atakujemy. No, banitery potworów i gazowe kulki. To jest przyszłość, prawie, panie. To jest przyszłość, panie Plax. No. Dobrze. Tak trzymaj, no. Banitery ja. I gazowe ja, kulki. Dokładnie, banitery i kulki. Przyszłość. Ale walka. Dobrze. Dobra, no, karawany. Totalna walka. Zwłaszcza, że ja te banitery już mam na... Który level? Jak to zobaczyć level, jakimi są? Jak klikniesz na konkretnego, to zobaczysz. Ale one już są, widać, że mają... Królewski, bo to jest królewski baniter już. No, już królewski baniter. Ale chyba potężne drugi poziom. Banitery. Chyba drugi poziom wszystkie z tego, co widzę. No, nie ma ten. Tu się biją. Fajnie ich jest po prostu podleczyć co walkę trochę, bo... Bo się trochę, wiesz, ranią. Zrobię trochę też smoków. Dobra, trochę smoków. Trochę tego. Ja tu sobie korzystam z okazji, przejmuję tereny. Z git. Akurat się tu wszyscy biją dookoła. Fajowo. No, bardzo dobrze, to panie Plax, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. 59 tysięcy masz sąsiada. Ty masz 57 tysięcy. Nieźle. Nieźle, bloody. No, ja prawdę widzę, są silny sąsiad, ale no, zaraz mu pokażę, bardzo gdzie silny. Raki zimują. Tu stworzę sobie te różne wieżyczki, bo te wieżyczki taktyczne to są.
co no. Nie? I teraz zaraz tam mu wbiję i powiem mu, co o nim myślę. Jeszcze go zrobię ten płotek, bo to jest ważne, żeby mieć płotek. O, właśnie. No, płotek musi być. Na wyższym levelu nawet robię płotek. Dobrze. No, i teraz wiesz, on sobie, i teraz najlepiej go sprowokować jakimś łucznikiem. I on wtedy podejdzie, a ja mu powiem, haha, it's a prank, bro. Tak mu powiedz właśnie. No, i się dali nabrać na moją zasadzkę i teraz ja z nimi robię, co im się podoba. No, ja to ci pomogę. No. Patrz, no, jak tu ja robię z nim, co mi się podoba, ziomuś. Totalna dominacja. Myk. Bardzo ładna, totalna dominacja to wyszła rzeczywiście. Bez szans, goście. Zniszczeni. Tak. Skasowaliśmy ich. Ale robimy po prostu plug domination. No. No, totalnie, nie no. Ale z wygranko trochę. No elu, na luzie, totalnie. Elu mylu. Ale żeśmy to zrobili, panie plaksik, no. No ja dobra, no nawet nie ma co ten. Co chyba czekać, po prostu trzeba lecieć dalej już. Ta, teraz. Taki etap. Już teraz. Teraz taki etap już jest gry, że już. Mamy mega moc. Tu na górze się tłuką. Te potężne armie się powybijają trochę, dobrze. Tam mamy bardzo dużo mocy, siły i w ogóle jesteśmy potężni. Tak. Dawaj te smoki ściśniemy. A, bo tam poleciałeś. No co nad tobą są smoki takie jedne. Tak. Przybyły jony, smoki. Normalnie. Można je zniszczyć. Było coś. No, nawet oberwało trochę mój team, ale jest okej. Okay. Git. Chwila, moment się podleczą. No mam nadzieję, bo nie chciałbym, żeby zginęli. Nie po to ich szkole tak długo, żeby umierali. No. No. I te smoczki trzeba walnąć. Niektórzy są takie już giganty są. Kurwa, nie mogę go złapać, bo chcę go kliknąć, zobaczyć jaki to jest ten. No bo są takie małe, ale są takie gigantyczne też. I te gigantyczne... Ej nie, no niby to są... Są. O, zaatakowali mnie. O nie. Smoki z dołu. Lecę na pomoc! Dobrze! Jazda z nimi. Jestem w jazda, wodzie. Jazda, jazda, jazda! Chociaż nie wiem. Jazda, jazda, jazda! Wracajcie do wody. Szybko! Szybko! Jest ich tu trochę. Siedzą sobie. Przyjemniaczki. O, dostali w pierdziel. Elo, opa. Zginęli szybko nawet. Nawet całkiem sprawnie. Bardzo sprawnie, nawet bym powiedział. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Sprawniutko. Dobra, lecę od razu na tych. Nie ma co czekać. Niech się palą. Tak, za minutę chcieli zaatakować. A, ci na górze też chcieli atakować za chwilę. No dobra. To nie był taki dobry ruch. Teraz się okaże. Co nam radzisz sobie, panie Plaksiu? Tak, radzę. Dobra, dobra. Prawie mnie tu próbują przeatakować, ale... Smoki przyszły z sąsiada. O nie. O nie, blat. Dobra, ja też tutaj mam smoki i zaraz ich nauczę szacunku do lepszych od siebie. Dokładnie. No, wpadli, no, troszeczkę. Oj, dobra. Ale tylko jest speedła tu. Prawdę. Nie no, Blanks, poradzisz sobie, dużo już jesteś. Daj radę, no. Daj radę, tak, wszystko się pali, ale daj radę, mam złote smoki już. No właśnie, złote smoki oddają, Blanks. Dobra, muszę mieć więcej leczących. Druid. Niech się regenerują. Będzie dobrze. Będzie spoko. Ale bitki tu są naprawdę na grubości, panie Plaksiu, no. To prawda. Jest hardcore teraz. Dobra, muszę tych rozwalić. Tam widzę, że rządzisz już z tymi paniterami. Tak, ja już tutaj porządnie, no bo już ile można, co nie? To już tu stwierdziłem, że trzeba atakować, nie ma co czekać. Nie ma co czekać, jest zbyt duża dominacja jest. To prawda. Trzeba ich trochę zniszczyć. Tak, no. Zbyt duża dominacja już jest. Tu lecimy jak leci. Powiem ci, panie Plaksik, no.
Lecimy jak leci, tak. Tak, no mówię ci, no nie wiem jak to jednak powiedzieć, no. No proszę, ja tutaj wszystko ulepszone na maksa prawie. No jest moc. Dobrze. O nie, ja mam dwa okręgi naraz. Przyszli im pomóc. Trochę jakby, nie jest za dobrze, powiem ci. Nie jest za dobrze. Jeszcze mi armię troszeczkę. Czyli wycofać do rzeki chyba. Połowę armii mi zjedli. O, nie za dobrze. Nie jest dobrze. Jest słabo. Moje diamentowe smoki padły po prostu wszystkie. Zlipa. No wezmę dużo więcej magów. Oni są super. Magowie? No tak, wszyscy wiedzą, że są super magowie. Król baniterów. A, bo to są różne rodzaje. Król baniterów. A ten duży to przepraszam bardzo, kto to jest? Nie wiem, bo coś ma problem z... Nie wiem, gdzie to pokazuje, ile to ma level? Dwie gwiazdki to pokazują, jak to ma taki level? Chyba gwiazdki, no. Jakoś dziwnie tak jest. No, dobra. Nieistotne. Atak! O tak, walczcie! Walczcie, moi drodzy! No lecę na tych magów. To mnie prawie zabili. Walczcie! Dobrze. Druidów blisko. No bo patrzę, czy jakikolwiek ma trzy gwiazdki, ale właśnie żaden nie chce mieć trzy gwiazdek. I zastanawiam się właśnie, czy to tak jest. Nie, chyba to jakoś inaczej się z tymi poziomami robi. No. Ja nie mam pewności w tym rivalsu, jak nie to jest. Nie masz pojęcia. No, jakoś inaczej tutaj jest, ja tak patrzę chyba, no ale dobra. Nieważne. Widać po nich, że rosną. Tak, no, widać, że są coraz potężniejsi. No, tu niezła armia. Tu jakieś wielkie pająki zamieszkały. No i atakują się. Okej. Okay. Oj, tu wjechali. Już niedobrze. I dobrze. Przyjęli mi wioskę. Co? Wioskę ci przyjęli? Panie Pla. Nieładnie bardzo. Bardzo nieładnie. Naprawdę. Ja bym powiedział, że też niemiło nawet tak wioskę komuś przejmować. Biorą przejść na górę. Odkuć się, bo mi tu weszli. Nie, no to się odkuj, panie Plaksiu. Już jest prawie mapa wyczyszczona. Prawie tak, ale jeszcze nie. Jeszcze długa droga przed nami, panie Plaksiu. Wrogowie są bardzo potężni. I nie wiem, czy damy radę ich pokonać. Damy radę, będzie git. Połączymy siły na tych lastach i będzie dobrze. O bogowie, ale o bogowie, jaka walka. Potężne są bitki teraz już. Tak. No. Naprawdę. Bitki to są tutaj takie na pełnej, co kolejna, nie? Tak, a to ty. Dobrze, tak, dobrze. Tak, ja tutaj się wożę z moją armią baniterków. Dobrze. Git. No, na przykład ten tyle. Ciekawe. Dobra. Ciekawe. Dobra, no nic. Armia! Do boju! Pięknie! Oj, ale co z tymi obo? Niech giną! Do boju! Ale wpierdziel! Jeny! Okej. Okay. No niestety już na pewnym etapie tak potężny się zrobiłem, że... No współczuję tylko tym wrogom, co się na mnie natrafią tutaj, no. Nie mają szans? Nie, już chyba jest za grubo jest, powiem ci, no. No, 83 tysiące masz, to całkiem sporo, no. Chyba już całkiem trochę sporo, za grubo się zrobiło w pewnym momencie. Trochę tak. Dawaj, te pająki rozwalimy, tu po lewej co? Nie, no na pewno sobie poradzisz, ja muszę załatwić tutaj królów magów. Mam 40 tysięcy! Dobra, zaraz zacznij, a ja zaraz do ciebie przyjdę. Są bardzo potężne potwory. Wierzę. Dobra, to wyślę ci tu małe wsparcie.
Chodź, chodź, rozwalimy ich. Myk, atak! Jakie wsparcie, co to miało być? Wy są jakieś małe chłystki, panitery. Dobra, o, już, bijam! Totalna walka. Dominacja! Totalna zagłada! Uf. No i tak bardzo szybko nie zginęli znowu. Spodziewałem się, że szybciej padną. Ale jak ładnie. No co, nieźle. A tak. Całkiem, całkiem. Cyk. Dobrze. No tu próbuję ulepszyć. Nie, no teraz brać, to już... Szans. Chociaż... No to już jest końcowa. Tak. No i gorsze będzie te wrogie Imperium! Za 13 sekund atakuje i boję się, że nie uda się go odeprzeć! No nie wiem. Te wrogie Imperium naprawdę mocne, no, się wydaje. Potężne. Tak, wrogie Imperium wydaje się najpotężniejsze. Ziomki z procami. Dobra, tylko tutaj, o nie, tu jest bandyci za 61 tysięcy siły mają. No, możemy wbić za chwilę, poczekaj. No dobra, to poczekam, jaki masz plan? Mam plan. Patrz, co zrobię. Patrz, ile mam baniterów. Patrz, ile tam wieżyczek zrobiłem. O, fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie to przekminiłeś. To co, atakujemy? Czekaj, niech wieżyczki zaatakują, to będzie dobre, pa. I teraz my wjeżdżamy, bo oni się... Teraz! Atak! Podzielili się tam ładnie, a rozwalają mi wioski, no dobra. Może to nie było takie sprytne, jak sądziłem. Atak! Tak. Dobra, rozdupczamy! Plaga! Szybko! Tam, kurde! Wleźli mi do dwóch wiosek od razu. No, rozstegowali się strasznie. No nieźle. Dobra, wyjaśnię tą wioskę na dole, a co tam? Wszystko trzeba wyjaśnić. No i jak oni się pocofali teraz? Co oni robią? Biegają wszędzie. Tak, wszędzie biegają. Walka na wielu frontach, panie Plax. No. Dzieje się. Ej, naprawdę, oni uciekają. To jest grane. Tu ich trochę jest, tam ich trochę jest. Dobra. Patrz, tam się 37 tysięcy się tam pojawiło nagle. Dobra, atak! Co? Lecimy na nie! Nie ma czasu już do stracenia! Teraz to już musimy to wygrać. Teraz też luz. Easy, łatwo, że tak powiem. Ładnie. Nie, no ładnie trochę poszło. Mieliśmy dużo siły, więc się udało. Bardzo. Coś jeszcze jest nieprzyjęte? Jeszcze nieprzyjęta wioska, 21 tysięcy na środku. Faktycznie, to idziemy tam. No to bezczelni. Co nie, tak się ukryli. Ze wszystkich pól, tak się ukryć. Katapultami ich zaatakuje. To nie fajnie. Się spodziewają na pewno. Gdzie oni tam poszli? O wy gnojki. Myk. No podsumowanie bardzo ładne, no. Bardzo wielu pokonanych wrogów. Bardzo wielu a gdzie jest podsumowanie? No jak sobie rozwiniesz tam, znaczy do tyłu pójdziesz, o. Wygranko! Zwycięstwo! Mermaid Warrior. Wygranko! Tak, ale to... Pasienka. Ale to była, paniecie, walka, co nie? No. Ale były emocje, dobra. Kozak walka I była. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo! Elo, elo!